Ale moi drodzy, witam bardzo serdecznie. Kolejny odcinek i dzisiaj, przyjaciele, będę odpowiadać na wasze pytania. Kiedy było Q&A ostatnio? Może jakieś 4-5 lat temu? No bardzo dawno, widzowie, także dzisiaj będzie Q&A, jak widzicie. Coś dziwnego, Palion nagrywa z ręki, bo kupił nowy aparat. Co prawda mam już parę aparatów, ale kupiłem taki aparacik, który będzie lżejszy, który będzie miał dobrą jakość. Co prawda ten aparat tutaj ma o wiele lepszą jakość niż ten, ale tamten to jest taka kobyła i nie dałbym rady sobie tak, prawda, z wami chodzić. Widzowie, to jest kolejny vlog, albo pierwszy, dajmy tak, widzowie, bo chcę naprawdę wrócić do vlogowania, po to kupiłem ten sprzęcik i będzie masę vlogów, także po prostu śledźcie ten kanał, widzowie, teraz na bieżąco. O właśnie, co ja mam na sobie? Wy mnie zapytacie, tylko nie wiem, czy macie lustrzane odbicie. Palion style, widzowie, ja nie mogę. No tak, widzowie, będzie za niedługo sklepik, mój własny sklep, na którym już naprawdę długo czekałem, także będzie Palion style. Także będziecie kupować, widzowie, takie bluzy, są jeszcze koszulki, jakieś tam inne rzeczy. O, jeszcze wam pokażę tutaj czapę, patrz, widzisz ją? Normalnie, full cap, widzowie. Taki piękny, cyk cyk. Taki z lewkiem, widzowie, będzie. No, będzie masę rzeczy, ale nie chcę ich wam na razie wszystkich pokazywać. Ale z czasem oglądajcie vlogi i się będziecie dowiadywać naprawdę fajnych rzeczy. Jak widzicie już po tej nazwie, sklepik właśnie będzie się nazywał Palion Style, widzowie, Palion Style. Także każdy musi mieć potem coś z Palion Style, no, mam nadzieję, że będziecie mieli. Widzowie, jaki kupiłem aparat, jest to taki malutki aparat, kurde, jakbym miał lustro, to bym wam pokazał. Może nie dziś, ale to jest taki malutki aparat Sony, już wam mówię nazwę, jak ktoś by chciał. Sony ZV-E10, widzowie. Tutaj jest taki mały mikrofonik, dosłownie z użyciem jest takiego małego mikrofonu i ten mały mikrofon kosztował 800 zł. Jest przepiękny, mam statyw taki interaktywny do tego aparatu i szeroki, szerokokątny obiektyw. Jeżeli ktoś będzie bardziej zainteresowany, to napiszę w komentarzu bądź w opisie, to mi napiszcie, czy będziecie zainteresowani. To nie jest aż tak naprawdę drogi sprzęt, serio, to jest z jakiejś z średniej takiej półki, z niższej. To jest właśnie to typowo do vlogowania, sobie to odłożę, bo muszę mieć miejsce na odpowiadanie na wasze pytania, widzowie, dokładnie. Kupiłem w ogóle jeszcze, a w sumie nie zdradzam. Na razie dzisiaj będziemy robić Q&A, nic więcej. Dobra, muszę, widzowie, tylko... Czemu ten karton? To jest drukarka, to jest w ogóle karton z drukarki, ale dam go tu, żeby po prostu aparat sobie ustawić na nim, żebyście mnie lepiej widzieli tak naprawdę. Tylko nie wiem, jak go dać, czekajcie. No i widzowie, możemy zaczynać, prawda, odpowiadać na wasze pytania, które zadaliście mi na Instagramie. Widzowie, powiem wam tak, że pytania, które zadaliście na Instagramie, no jest ich naprawdę dużo. Jeżeli chcecie wy zadać mi do jakiegoś następnego Q&A, bo na pewno jeszcze takie będą, jakieś pytanko, no to wpadajcie na Instagrama, macie link w opisie. Paweł Podłoga Palion. No to co, mamy mnóstwo pytań i ja teraz będę musiał wybrać jakieś ciekawe, żeby nie było nudno, widzowie. Bo dzisiaj jest piękne Q&A, którego naprawdę dawno nie było. No dobra, ale żeby nie było tak prosto, to może poproszę was o łapkę do góry i subskrypcję. Widzowie, jeżeli chcecie więcej vlogów, a naprawdę mam, uwaga, uwaga, mam zapisane w notatniku 60 pomysłów na filmy. Jeżeli chcecie vlogi, no to po prostu mi, widzowie, piszcie i też będę widział to po łapkach w górę. Także postarajcie się, widzowie. Zacznijmy od pierwszego pytania, które zadał mój stary kumpel, dobry kumpel Pablo Rozkosz. Kiedy płyta? Widzowie, to jest pytanie mocne i każdy się też interesuje tym, bo moje piosenki robią naprawdę miliony wyświetleń. Nie wiem, jak wy to robicie, ale naprawdę jest tego mnóstwo i rozwalamy zawsze YouTube'a i chyba od 5 piosenek jestem pierwszy na czasie za każdym razem, jak wrzucam. No, czy będzie płyta? Opłacalne by to było na pewno, przynajmniej dla mnie. No dla was też, bo wy też byście chcieli płytać, żeby było więcej piosenek. Ale no, jest naprawdę masę roboty, a ja jeszcze mam 3 kanały, ale nie wykluczam, w sensie nie powiem nie. Ale w tym roku, nie wiem czy w następnym, to serio, to jest masa roboty, ale napiszcie, czy chcielibyście płytę Paliona, widzowie, Palion Style płyta. Nie wiem, no napiszcie, czy byście chcieli, jestem ciekaw w sumie, nie? Wiktoria 907, Podłoga 907 pyta, w jakim wieku chcesz mieć dzieci? Nie myślę o tym i nawet nie chcę myśleć, widzowie, na razie chcę się bawić życiem, podróżować, nagrywać dla was piękne filmy. A tak to dzieci, 30, 29 lat, wydaje mi się, że coś takiego będzie idealnie. No, to już będę stary, to już, widzowie, nie wiem, czy będę grał dalej w Minecraft. Nie wiem. To są jakieś żugajki, żugaj.widz. Są jakieś fanpage, ja też mam pełno fanpage, widzowie, wy tyle fanpage'y tworzycie, że to jest powalone, serio. Mnóstwo tego tworzycie. Czy masz w planach nowy merch? Pa, dobre pytanie, bo to jest Palion Style, widzowie, i zapraszam serdecznie na Palion Style. No, chciałem już tak mówić, jeszcze nie ma sklepu, ale naprawdę, może być na dniach,
we wrześniu nie wiem, bo to już jest w sumie koniec września praktycznie, ale na początku października, serio, to już lata chwila i widzowie, będzie sklep i będzie można kupować takie bluzy, pan Jona, i inne jakieś koszulki i tam z Minecrafta i będą z logiem oczywiście lwa, jakieś bryloki, kubki, coś tam, wszystko będzie, także czekajcie. Dobra, to jest naprawdę banalne pytanie i pewnie masa osób zna odpowiedź na to pytanie, ale Major 5543 pyta, ile masz lat, widzowie? Ja mam lat, nie chcę już tego mówić, 20. W sensie 21 w tym roku, 21 mam za 2 miesiące praktycznie. I dla mnie jestem w szoku, widzowie. Non stop w głowie zawsze miałem zapisane, że ja nagrywam 5 lat. Non stop, już się zatrzymałem na okresie to, że ktoś się mnie pyta, ile nagrywasz lat? 5. 4 lata temu, ile nagrywasz lat? 5. No i tak to wyglądało. A okazuje się, widzowie, że Ja już jestem na YouTubie 8 lat. 8, jest 2022, zaraz 2023, a ja zacząłem nagrywać w 2014, w połowie chyba, coś takiego, no tak. To jest nienormalne, widzowie, 8 lat już kręcę tą, no dobra, nie tą kamerą, ale ogólnie kręcę dla was filmy. Jestem tu, gdzie jestem, widzowie, i kręcę dla was właśnie Q&A. Dla was, tylko dla was. Amela Masz zapytała, kiedy ogolisz brodę i wąsik? Widzowie, jak ja bym ogolił tą brodę, tą brodę i ten wąsik, to ja bym wyglądał na 14 lat, błagam, nie róbcie mi tego, mi się już podoba, tak? W sensie, już miałem tu miałem taką brodę i wyglądałem jak dziad, nie no, musiałem to ściąć i wydaje mi się, że teraz jest okej, serio, wydaje mi się, że nie jest tak źle. Może na jakimś vlogu kiedyś zetnę tą brodę, oczywiście potem będę chciał znowu zapuścić, ale zetnę dla was i zobaczymy, jak będę wyglądał wtedy, okej? Bo ja naprawdę brodę już mam chyba z ponad rok, dwa lata, no a rysy twarzy się zmieniają. No zobaczymy, widzowie, ale nie zamierzam. Nie chcę być baby. Co? Bobasem nie chcę być, widzowie. Dobra, czekałem na to pytanie, bo chcę siebie samego ośmieszyć, widzowie. Luf, dobra, ciężki nick. Czy masz prawo jazdy? Jak nie, to kiedy będziesz je robił, pozdrawiam. Też się pozdrawiam serdecznie. Dobra, zacznijmy od tego, że ja prawo jazdy zacząłem 3 lata temu. Co się stało? Co się z tą stało, panią, że nie zdałeś tego prawa jazdy? Czemu nie zdałem prawa jazdy? Bo jestem leniwy, ale to jest złe określenie dla mnie, bo ja jestem bardzo, przechwalę się, ale jestem naprawdę pracowity. Jestem osobą, która zapierdziela, mam 3 kanały, widzowie, wrzucam praktycznie dzienny na wszystkie. Jestem robotem, jestem cyborgiem. Ale nienawidzę robić rzeczy, których nie lubię. W sensie, nie no, podoba mi się nawet jazda, to po prostu, że mi się nie chciało bardziej. No ale robienie YouTube'a po prostu kolidowało strasznie z tymi jazdami, ale w sumie nie mogę się tak, jakby to powiedzieć, nie mogę. Brakuje mi słów, panią, wymyśl coś. Po prostu, 3 lata zdaję prawo jazdy, to nie tak, że jestem słaby, nie umiem jeździć autem, że jak wyjadę, to walnę w drzewo i zabiję 5 ludzi. Nie ma opcji. Na pewno nie. W sensie, idzie mi dobrze, tylko po prostu nie chodziłem na jazdy i nie chciało mi się uczyć teorii i tak dalej. Ale uwierzcie mi, w sensie nie musicie mi wierzyć, po prostu jestem zapisany, teraz mam dziennie jazdy zapisane i zdam prawo jazdy i będę samochód i będę jeździł w świat, widzowie. Oczywiście pierwszy samochód to tylko jakieś Lamborghini i potem zobaczymy, nie? Kinga Chmielarz pyta, czy chcesz zawalczyć? W sensie chodzi pewnie, czy jakiś fajny ma Heilig, czy coś w tym stylu. Czy ja bym chciał walczyć w gali, w klatce, widzowie, bić się! Czy bym chciał? Nie wiem. Na pewno jest to przeżycie takie, które głowę by rozwaliło totalnie, to prawda, ale czy chciałbym? Naprawdę nie wiem. Jest to, bym musiał rzucić troszkę kanałami, bym musiał ćwiczyć, a nie chciałbym się pokazać ze słabej strony, bo jestem osobą, która chce udowodnić, lubi udowadniać. No i na razie nie myślę o tym totalnie, widzowie. Ja się mogę bić w Minecrafcie, nie? To mi wystarczy na razie. Bielak Roza. Wiem, że to bardziej osobiste pytanie, zrozumiem, jeśli nie odpowiesz, ale czy palisz lub kiedyś paliłem? Spróbowałem, przyznam się, spróbowałem raz, ale to wiecie, jak jest impreza, jeżdżą 20 lat, ja spróbowałem na imprezie, nie, po papierosy, jak nienawidzę w ogóle, naprawdę, widzowie, nie ma co palić, jeżeli macie te 14-15 lat już w waszym wieku, albo macie też 10 lat, 8, 6, pełno osób mnie ogląda, ale jesteście w wieku 14-15, to już naprawdę mnóstwo osób zaczyna i nie wiem po co, to tylko pieniądze idą, zdrówko i płuca, i w sumie kondycja tak naprawdę, nie wiem po co palić, jeżeli chcesz być fajny, to nie jesteś fajny jak palisz. O Boże, ale to jest mocne pytanie i ciężkie, w sensie, dobra, odpowiem. Vero Priv,
czy za miliard złotych skończyłbyś z YouTube'em? Please wybierz to moje marzenie. Wybrałem, pozdro, Vero, pozdro. Czy za miliard, miliard, jeżeli macie miliard w kieszeni, to nie musicie nic robić do końca życia. Milion? Nie ma opcji, milion to jest mało. Szczerze, w sensie, jeżeli chodzi o skalę życia, to z milion to jest naprawdę mało. Ale miliard, no to masz życie jak cebry, jak wszystko. Po prostu możesz mieć wszystko, możesz robić wszystko i nic nie musisz robić. Ale co się może stać z człowiekiem, jakbyś miał milion złotych? Jak masz miliard złotych, to wiesz, możesz się opuścić, zaczniesz grać w gry, spasiesz się, nie będzie ci nic chciał robić, bo już wszystko masz i nie będziesz miał celu w życiu, bo masz wszystko. Więc chyba... No dobra, to jest głupie. No każdy by powiedział, że tak. Chociaż nie każdy, bo w sumie nagrywanie to jest moje całe życie tak naprawdę. I nie wiem, no, to jest pół na pół, widzowie, bo... Można to różnie odbierać. Ale powiem nie, żeby wam się zrobiło miło. Ile... Antek pyta, ile zarobiłeś z YouTube za wyświetlenia? Więcej niż by się mogło wydawać. Nie, no nie powiem wam dokładnej kwoty, widzowie. Nie ma tutaj pieniędzmi rzucać, szastać. Dżentelmeni nie mówią o pieniądzach. Niech tak będzie. Nie powiem wam, jest to duża kwota. Nigdy nie myślałem, że będę tyle zarabiał. I nawet nie śniło mi się tyle zarabiać. Także są to ogromne kwoty. Ale widzowie, mnie nie odwaliło. Ja sobie tak spokojnie tymi pieniędzmi oszczędzam, bardziej inwestuję. I na szczęście od kaski mi nie odwaliło, także jestem zadowolony. Co prawda na teledysku zielone może to jakoś inaczej możecie odbierać. Ale jeżeli ludzie mnie znają prywatnie, to wiedzą. Zielone to jest... No, to jest zielone. Widzowie, przerwę wam. Pamiętajcie, że chcecie się znaleźć na odcinku Q&A, albo po prostu sprawdzajcie różne rzeczy na Instagramie. Tam wszystko możecie naprawdę zobaczyć. Także obserwujcie mnie i biorę następne pytanka od was. Widzowie, montuję to naprawdę dobry mój ziomeczek. Także pozdrówcie Kevina w komentarzach. Masz Kevin od mojego serduszka, widzowie, pozdrawiacie Kevina. Kiciami pita, wolę kiciami, no dobrze przeczytałem. Wolę jakieś mocniejsze pytania wybierać, więc biorę. Czy piłeś alkohol w szkole? Nigdy nie piłem alkoholu w szkole. I nie rozumiem po co, po co wypić alkohol w szkole. Ja rozumiem, popisać się. No dobra, rozumiem. Nie rozumiem, widzowie, nie, naprawdę, nie pijcie alkoholu w szkole, to jest... Ja pierdzielę, nigdy, ani razu w życiu się nie napiłem alkoholu w szkole. W sumie byłem przewrażliwiony, bo wiecie, każdy mówił, no, poczułem od siebie alkohol, to się wywalam ze szkoły. No ale nie ma sensu sobie pić w szkole, nie, co to za Natka Pietruszka pyta, od ilu lat już jesteś z Mają? Jeżeli ktoś nie wie, to Maja to jest moja dziewczyna i z Mają jestem już... długo, no ponad rok i to grubo. Naprawdę, jak to leci, już zaraz półtorej roku, naprawdę, widzowie, czas mi teraz leci. Im jestem starszy, tym szybciej się starzeję, tym wszystko szybciej zlatuje. Denerwuje mnie to, naprawdę mnie to denerwuje. No, ale jestem półtorej roku i dobrze nam się wiedzie z Mają. Może kiedyś w ogóle z Mają będą jakieś filmy. Tylko, że Maja to jest taki totalny wstyd. Na 100% teraz to ogląda. Maja to jest totalny wstydzioch, ona się wstydzi na max i mówi po pierwsze, że jej głos jest tragiczny, a każdy, jak widziałem tam u Kasi na vlogach coś tam, każdy mówi, że fajny ma głos, też jej to mówię. Tylko się wstydzi, no i ogólnie tam... Jako woman, widzowie, kobiety się wstydzą przed kamerą, bo wiecie, dacie kamerę jej tak, od dołu, jak macie telefon i no... Nie, bo jestem gruba, nie nagrywaj mnie tak. Trzeba mieć więcej dystansu. No ale jak to moje oglądasz, to pozdro, nie? Na pewno coś nagramy. Nie, nagramy coś z Mają, widzowie, napiszcie, czy chcecie coś, żebym nagrał z Mają, ogarniemy to. Będzie się stresowała na max, ale jestem ciekaw w sumie, jak się stresować. No ale dobra, jak już jesteśmy, to czemu tak długo ukrywaliście związek z Mają? Widzowie, ja w ogóle jakoś nie miałem ochoty związku w internet dawać i tak dalej, ale to jest nieuniknione, jak jestem influencerem, nagrywam filmy, vloguję coś tam, to jest nieuniknione, żeby Maja się pokazała na filmie. Nie no, chcieliśmy, wiecie, to jest bezpieczeństwo, tak, bezpieczeństwo, nie wiem jak to w sumie inaczej nazwać, no nie chcieliśmy po prostu przez dłuższy czas. Musieliśmy czekać na ten moment, że powiemy sobie razem, okej, pokażmy się i tyle, tak to działa, widzowie. Nie rozumiem w sumie, jak niektórzy influencerzy, wiecie, są w związku, na przykład dwa dni oni, ha, to jest moja dziewczyna, patrz, to moja dziewczyna. To jest moja dziewczyna, no zazwyczaj tak ludzie robią podwiusy, no ale no tak wygląda już ten świat, widzowie, to jest co innego. 2000, no dobra, 2115, co ja czytam, 2115 Hubertus. Czy jesteś zachwycony, że w wieku 21 lat tyle osiągnąłeś?
Pozdrowisz Sergiusza. To wziąłem sobie te pytania, żeby sobie podbudować ego, widzowie. Ale tak ogólnie to tak, i to bardzo, widzowie, naprawdę, jeżeli chodzi o to wszystko. Jak ja zakładałem kanał na YouTubie, to ja przez pierwsze 2 lata byłem naprawdę nikim na tym YouTubie. Ja nagrywałem dla siebie. Nie wiem, czy jakikolwiek influencer tak miał. Ja przez pierwsze 2 lata nawet nie wiedziałem, że jest zarabianie na YouTubie, widzowie. Nie wiedziałem, jak to włączyć. Ja po prostu nagrywałem dla siebie. Brałem kamerę, nagrywałem, sprawdziła mi to radość. Jak widziałem, że ktoś to oglądał, to już w ogóle byłem w niebo wzięty. A dzisiaj nie muszę pracować. No, nagrywanie to jest moja praca i robię tego masę. I teraz już się utrzymuję z tego. No, ale naprawdę, jestem z siebie bardzo dumny z was, jakby to z was powiedzieć. No, ja osiągnąłem ten sukces, ale gdyby nie wy, nie byłoby nic i to wasza wina. Co się wina, dobra wina, pozytywna. Zielona fanka, czyli to jest jakiś mój fanpage. Jak sobie radzisz z hejtem, którego masz dosyć? No, hejtu się nazbierało ostatnio, po piosenkach w sumie głównie, nie? Bardziej jest hejt. Robię content dla dzieci bardziej, jak nagrywam Minecrafta. Jakieś tam reakcje i tak dalej. No to jest content dla młodszych, no jak sobie nagram piosenkę, gdzie pokazuję hajs, nie? To jest wszystko pod wyświetlenia, widzowie, było ta szczerze piosenka. W sensie, pod wyświetlenia było, żeby... Jakby to nazwać... Geneza całego teledysku i całego, że wszystko jest o pieniądzach, tam jest pod wyświetlenia, bo w Polsce jest coś takiego, że jak się gada o pieniądzach, to każdy potem... no się pruje, no taka prawda, widzowie. No ale co wam mogę powiedzieć? Ja już tak długo jestem po prostu w tym internecie, że strasznie się odporniłem na to i nawet się cieszę, że spłynął na mnie ten, znaczy już spłynął, bo spłynął, ale że dostałem ten hejt po zielonej tam po tych wszystkich i tak dalej. Nie można niczego żałować w życiu, trzeba się uczyć na błędach, a po trzecie, co mogę powiedzieć, że mam już strasznie psychikę uodpornioną na hejt i kwestia lat tak naprawdę, szczerze, bo ja byłem osobą, jak byłem... Nie wiem, no te 8-7 lat temu, jakbym miał taki hejt, to nie wiem, popłakał się. Ale teraz serio, nie, to już... To da się sobie wyrobić, naprawdę, jak pro... O kurde, przepraszam, zatrzymałem słowami. Da się po prostu wyrobić to, jeżeli chodzi z kwestią lat. Naprawdę, nie można się w ogóle przejmować tym. Jaki był najdroższy twój teledysk do tej pory? Widzowie, najdroższy teledysk. Zadał te pytanie Kuzak Sebastian 68. Najdroższy teledysk to był Palion Gra. I Palion USA w sumie, ale bardziej Palion Gra, to podobnie strasznie. Widzowie, kwota, jeżeli chodzi za teledysk, Palion Gra była 50 tysięcy z groszem, 54 tysiące złotych. I za Palion USA też dałem jakieś 50 tysięcy złotych. No są to kolosalne kwoty, ale nie chciałem zrobić, nawet nie chciałem, widzowie, na tych piosenkach zarobić, w sensie, żeby mi się zwróciło, tylko chciałem dać wam po prostu na przykład bardzo fajny obrazek, na tym mi najbardziej zależało. Chmiel Witek pyta, jak wbijesz na wszystkich kanałach milion, to czy będziesz mieć czwarty kanał? Widzowie, gdybym ja zanurzył czwarty kanał, brakłoby mi życia i dnia, w sumie dnia, no życia nie, ale brakłoby mi dnia, ja bym nie wyrabiał, ja, widzowie, YouTube'a od rana praktycznie do wieczora robię dzień w dzień, serio, to nie jest tak, widzowie, że o, ja sobie 2 razy w tygodniu siądę, ja se nagram, nie. Dla mnie to już, ja mówię, nazywam to, normalnie bym tego nie nazywał pracą, ale przez to, że się utrzymuję na tym i przez to, że czasem, powiem tak, zdarzy się dzień, gdzie trzeba się zmusić do nagrywania, bo ja już po prostu mam w głowie przestawione, że ja muszę nagrać, ja muszę mieć dzień w dzień filmy, musi być dzień w dzień dla was film. I starzały się takie filmy, ale wtedy to już jest niezdrowe. No ale tak jak mówię, po prostu jak się robi to dzień w dzień i na przykład najgorzej jest na przykład jak jadę na wakacje, dajmy na 10 dni, to wyobraźcie sobie, że przez 5 dni mam nagranie zapasu i przez 5 dni muszę nagrać i na te 5 dni i na 10, czyli to jest jakieś 70 filmów w 5 dni, weź to nagraj, że to jest nienormalne, widzowie, i siedzisz od rana do nocy. Zosia 09278, kogo najmniej lubisz z Gen Z? Z Gen Z kogo najmniej lubię, w sensie tam wydaje się naprawdę każdy spokój, dosłownie, nie, że teraz ten. Każdy się wydaje ok, każdy dodaje tam cegiełkę do tego projektu, tam i wydaje się to naprawdę spoko, te całe Gen Z, więc ja wspieram i śpiewałem czasem zielone, także wspieram jeszcze lepiej. Czy kiedyś się przeprowadzisz? Oczywiście, że tak. No tak, widzę, aktualnie mieszkam z rodzicami, ale nie do końca, widzowie, bo powiem wam tak, Maja, moja dziewczyna, jakby ktoś zapomniał, mieszka w Szczecinie, jest to jakieś 500-600 km ode mnie i jeżdżę do niej pociągiem. I Palion pomyślał, no tak, no przecież to jest bez sensu. Więc wynająłem mieszkanie w Szczecinie i jeżdżę tam na przykład na 2 tygodnie,
i wracam do domu, bo nie opłacałoby mi się na przykład, nie wiem, na 2-3 dni przyjechać tam i co? I 700 km cały dzień jechać w tą i w tą, także wynajmuję tam mieszkanie, także naprawdę, tak naprawdę już jakby mieszkam sam, ale nie do końca, bo wracam tutaj do domu, ale kupiłem mieszkanie i gdzieś jak Maja skończy szkołę, to się przeprowadzimy na pewno, także no... Będzie coś nowego, widzowie. I ogólnie będzie ciekawie w życiu. I na vlogach również. Dobra, może parę osób to ciekawi, czemu mam przywitanie, ale. No brzmi to jak gówno. Nie no, ale widzowie, czemu? Nie mam pojęcia, jak to. Znaczy, mam pojęcie, ale nie wiem, dlaczego dalej się tak witam. To się tak już przyjęło. Był jakiś odcinek z Minecrafta, gdzie po prostu przywitałem się byle jak i powiedziałem nagle, ale. Wojan to podłapał i zacząłem się tak witać, a potem jak już się nie witałem, tak, po tygodniu, to widzowie zaczęli pisać, a czemu się nie witasz, ale, no i nie wiem, tak się przyjęło, to totalnie z dupy tak naprawdę i zacząłem się witać, ale, to jest najdziwniejsze przywitanie na polskim YouTubie, każdy się wita, siemaneczko, dzień dobry, witam w kolejnym dniu pięknym, no a ja się witam, ale, tutaj jakby się jakby się witać, taka jest ale i na przykład i nie wiem, to cokolwiek, gdzie głupie przywitanie. Klaudia Haver zapytała, czego żałujesz w życiu i dajmy już to jako ostatnie pytanie, bo długi odcinek. Zobie, podwaliłem zielone, no przyznaję się do tego, potrafię się przyznać do błędu, ale już nie zrobię drugi raz czegoś takiego, także no uczę się na błędach po prostu. Taki będzie morał. I widzowie, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się ten vlog. Nie wiem, czy to można nazwać takim typowym vlogiem, bo był to taki vlog połączony z Q&A. Ale dajmy na to, że ten vlog wam się podobał. Łapeczki stawiajcie. Palion Style już niedługo, także wyczekujcie tego. No i co, trzymajcie się, widzimy się już w następnych odcinkach, bo będą coraz częściej vlogi. Na razie.